Dariusz Joński. No nie tylko ja, ale cały klub i poselski SLD był przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, dlatego że uważaliśmy, że to jest tylko i wyłącznie zabieg, aby zaoszczędzić pieniądze dla budżetu i żeby ludzie dłużej pracowali. No w przypadku oczywiście mężczyzn o 7 lat, w przypadku kobiet o 2 lata. Ja pochodzę z Łodzi, gdzie dokładnie wiem, jak ciężko ludziom było pracować do 60-65 roku życia, bo Łódź słynęła z przemysłu lekkiego tylko z nazwy, chociaż to bardzo był ciężki zawód i wiem doskonale również, że nie ma ofert pracy dla ludzi powyżej 60 roku życia, więc SLD zaproponował projekt i złożyliśmy go wspólnie razem z OPZZ-em, aby wiek lub staż pracy decydował o przejściu na emeryturę. Kobieta po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni po przepracowaniu 40 lat pracy mogliby przejść na emeryturę, bądź też jeśli by osiągnęli wiek, z uwagi na wiek. Więc wiek lub staż pracy, natomiast oczywiście uważamy, że wiek można obniżyć. Zresztą lewica w Niemczech właśnie wchodząc do koalicji dotrzymała słowa i obniżyła wiek emerytalny i tak również się powinno to zdarzyć w Polsce. Nie powinno dojść do tego, co się stało 3 lata temu, że bez zgody na szybko w ciągu kilku dni wydłużono wiek do 67 roku życia i szkoda, tak jak mówię, że nie ma tutaj nikogo z Platformy, bo byśmy zapytali, cóż to dało, oprócz tylko i wyłącznie oszczędności dla budżetu.